Podczas wydarzenia odbędzie się też licytacja. Zaprosiliśmy Fundację Lubię To, panią prezes Renatę Kowalską, która troszeczkę opowie, jaki jest cel tej fundacji, na kogo zbieramy. Renato, powiedz troszeczkę o tym. No, miałam ten zaszczyt powołać fundację o nazwie Lubię To. Mam nadzieję, że państwo też ją polubicie. Między innymi chcemy pomóc w szkoleniach niewyrzucania jedzenia, ekologii, zdrowa żywność, a także chcemy pomóc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji, w szkoleniach nowej pracy, a także im znalezieniu tej pracy. Mówimy o niewyrzucaniu jedzeniu, czyli jeżeli zostaje jedzenie w restauracji, to będziemy robić z tym jakiś porządek, rozumiem, tak? Trzeba zrobić szkolenie i dla restauratorów, i także dla gości, że jeżeli, podam przykład, jeżeli gość pójdzie do restauracji, nie zje tego jedzenia, niech poprosi kelnera, kelnerkę o zapakowanie go. Restaurator tego nie wyrzuci, a gość chętnie zje sobie na kolację. Zauważyłem, że niektórzy goście się wstydzą pakowania tego jedzenia. Czy to też ma kierunek tej edukacji? Tak, przede wszystkim. No, ludzie nieraz się wstydzą, zapomną, nie wiem dlaczego. No, niektórzy są oczywiście, że biorą to jedzenie, ale no, coś trzeba z tym zrobić, żeby tego jedzenia jak najmniej wyrzucać. Czy osoby niepełnosprawne będące na wózku mogą pomagać restauracjom? Oczywiście. Możemy ich przeszkolić w ramach social media, przy komputerze jak najbardziej mogą tacy ludzie pracować, mogą obrabiać zdjęcia, prowadzić strony internetowe, prowadzić Facebooka. Mhm. Także jak najbardziej restauratorzy, mam nadzieję, że nas pomożecie tutaj, a my znajdziemy wam ludzi do pracy. Czy przez tą pomoc będą licytowane fanty, tak? Tak, mamy pierwszą osobę, którą mamy tutaj w fundacji. Podopieczny. Zbieramy na jego rehabilitację. No, uległ wypadkowi, jeździ na wózku, potrzebna jest bardzo kosztowna rehabilitacja. Później chcemy go wyszkolić i poszukać mu fajnej pracy. Czyli będzie mógł obsługiwać restaurację z domu, tak, w swojej niepełnosprawności, prowadzi social media, obrabia zdjęcia, przygotowywać filmiki. Oczywiście. Mówimy o Pawle Wartak. Tak, tak. Okej, dziękuję bardzo.